Dawid Gieudon, Zirael, czyli trzy fragmenty zaginionego zbioru opowiadań gwiezdnego nawigatora, Dafydda ap Gwilyma. Dla tej, której już nie ma, pamięci Malarosy. I dla tej, która jest, dla Natalii. Ciri pod koniec opowieści jest białą kartą, którą można zapisać. Co do tego, czym i jak zapisana będzie ta karta, czytelnika pozostawiam w nieświadomości i niewiedzy, by musiał się zastanawiać. Andrzej Sapkowski. Fragment pierwszy. Klucz. Wszechogarniające światło, tysiące jego punktów rozsianych po przestrzeni, migających, żarzących się pulsującym blaskiem, kłujących oczy jaskrawością kolorów, paletą najróżniejszych barw i odcieni. Na fasadach budynków, w witrynach sklepów, na ulicach, przechadzające się obok, mknące wysoko nad głowami, światło. Ciri ponownie zmrużyła oczy, ranione promieniami blasku odbitymi od szklanych tafli kałuż. W ustach znów poczuła metaliczny posmak przesyconego ozonem powietrza. Zdjęła kaptur płaszcza, uwalniając długie, szare włosy, przeplatane białymi i lśniącymi niby srebro pasmami siwizny. Spojrzała w górę, na ociekające wilgocią ściany budynków, tak wysokich, że ich szczyty zdawały się sięgać nocnego nieba, pod którym to krążyły latające, świetliste pojazdy. Przypominały jej one ustawione w rzędach robaczki świętojańskie, tworzące kratownice jasnych, przecinających się linii. Miasto nocy, pomyślała. Paradoks? Teraz dopiero zdała sobie sprawę, że od tygodnia przebywania w tym mieście świateł nigdy tak naprawdę nie widziała słońca. Zirael! Obróciła głowę w stronę dobiegającego głosu. Stał obok, wysoki, przewyższający ją o ponad głowę, młody mężczyzna o ostrym profilu, jasnych włosach i ciemnych, błyszczących oczach. Początkowo trudno było jej się przyzwyczaić do jego nowej postaci, człowieka. Nazywał ją powłoką, awatarem, dopasowując wygląd, jak mówił, do miejsca i czasu, do świata, w którym przebywał dłużej. Ciri wątpiła jednak, by w mieście nocy postać jednorożca wywołała jakąkolwiek sensację. Nie wśród ludzi naszpikowanych metalowymi implantami i mówiących do świecących pudełek. Ale mogła się mylić. Tak, Iharahwax? Spytała. Znalazłem go. Niedaleko stąd mieści się jego zakład. Jesteś pewien, że to on, a nie kolejny nawiedzony dziadyga? Mężczyzna odchrząknął i lekko przygryzł wargę. Jak dziecko, nie przestawał ją zadziwiać. Wybacz, ale tamten człowiek posiadał niespotykaną energię. Byłem pewien, że to Kefas. Źródło? Powiedzmy, choć używając tutejszej terminologii, nazwałbym go raczej przykaźnikiem lub łącznikiem. Biedny starzec o wielkiej mocy, żyjący w równie wielkim, zżerającym go od dziesięcioleci strachu. Na szczęście nie było w nim żadnego daimona. Jakimś cudem wciąż potrafi oprzeć się ich działaniom. Wyglądał na strasznie wyniszczonego. Jesteś pewien, że ten człowiek miał moc? Tak, zrobiłem co mogłem, by mu pomóc, Zirael. Ciri patrzyła na jego jaśniejącą w neonowym świetle twarz. Wiem. Chodźmy już. Odpowiedziała. Wyszli z bocznej uliczki i wmieszali się w główny nurt kolorowej rzeki przechodniów. Niekiedy trudno było jej odróżnić człowieka od jego wytworu, maszyny, nazywanej przez ich Warakwasa androidem. W ramach ćwiczeń rozwijających jej zdolności zachęcał on Ciri do próby ich, jak to ujmował, prześwietlania. W mieście nocy
gdzie większość ludzi posiadała przynajmniej kilka implantów lub protez, a duża liczba androidów przeszczepione umysły swych twórców, problemem było uchwycenie owej dzielącej ich różnicy, która często była jednak wspólnym ich mianownikiem. Ciri widziała ją w postaci jasnych, świecących linii energii, obejmujących całą sylwetkę niczym pajęczyna. Były to aury. Dwie, zazwyczaj żółta i czerwona, niemal przylegały do ciał. Trzecia, pulsująca wieloma kolorami, oddalona, tworzyła wokół nich sferę. U spotkanego wczoraj starca nie dostrzegła jednak nic. Żadnych pasm świateł, a tym bardziej widocznych oznak mechanicznej modyfikacji. Była niemal pewna, że początkowo ich Warakłas również niczego w nim nie zobaczył. I to zapewne zwróciło jego uwagę. Następnie była rozmowa. Starzec mówił jednocześnie wieloma językami, żywo przy tym gestykulując. A potem był dotyk. Opuszkami palców pergaminowej twarzy, pooranej zmarszczkami. I w końcu spokój, malujący się na obliczu tego nieszczęsnego człowieka. Przynajmniej na jakiś czas. Ciri westchnęła. Poprawiła ruchem barku zawieszony pod płaszczem miecz. Patrzyła na migający wielki napis, ciągnący się wzdłuż całej szerokości mleczno-białej witryny. Przypuszczała, że niebieskie litery alfabetu, którego nie znała, nachalnie oznajmiały o tym, co znajdowało się za nimi. Zastanawiała się, czy zadać ich Warakłasowi to pytanie. Co tu jest napisane? Zdecydowała wreszcie. Gnoti Sonton. Odpowiedział i umilkł, wpatrzony w znajdujące się pośrodku drzwi. Poczekała chwilę, po czym niezauważalnie przewróciła oczami, ponownie westchnęła i znów zapytała. Czyli? Ich Warakłas jakby nagle oprzytomniał. Spojrzał na nią. To salon tatuażu. Wykonują tutaj... Wiem, co wykonują w salonie tatuażu. Wyobraź sobie, że mam nawet jedno owo coś. Naprawdę? Zdziwił się. Nie wiedziałem. A gdzie dokładnie? Nieważne. Uśmiechnęła się, ruszając w stronę drzwi. Gdy wchodzili do środka, krople deszczu na powrót przesłoniły kurtyną miasto nocy. Zasuwające się drzwi wydały z siebie wydech, wprawiając w ruch siwe pasemka dziwnie pachnącego dymu, który wypełniał pomieszczenie. Ciągnąca się na całą jego długość zielona alejka oddzielała od siebie dwa rzędy obitych czarną skórą foteli. Siedzieli na nich półleżeli lub wręcz leżeli ludzie. Pochyleni nad nimi pracownicy salonu wydawali się całkowicie pochłonięci tworzeniem swych dzieł, trzymając w rękach brzęczące niby tysiące komarów maszynki z imponującą precyzją tatuowali na ciałach klientów geometryczne wzory przedstawicieli fauny i flory lub wręcz całe obrazy. Idąc wzdłuż pomieszczenia, Ciri pomyślała o swojej róży, która na tle powstających właśnie arcydzieł wydała jej się ledwie naszkicowanym przez dziecko koślawym rysunkiem. Medalion delikatnie wibrował na piersi, nic jednak nie czuła, poza unoszącym się wszędzie zapachem, który otulał ją swym ciepłem. Magia? Pomyślała. Stawiane kroki zdawały jej się strasznie powolne, a liczba mijanych foteli rosła równie wolno. Kątem oka spojrzała na idącego obok niej ich Warakłasa, jednak jego orli profil nie zdradzał żadnych znamion niepokoju. Gdy wreszcie dotarli do końca alejki, ukazała im się kotara przesłaniająca wejście do kolejnego pomieszczenia. Gruba zasłona barwiona karmazynem miała haftowane dwa, zwrócone ku sobie, błękitne delfiny Negant,
zawieszona na srebrnych kółkach, zakończona była sięgającymi podłogi złotymi frędzlami ze skręconego bisioru. Skoro przeszłaś zieloną milę, to możesz wejść. Ostatni z foteli powoli się obrócił, ukazując siedzącego na nim chłopca. Fakt, że rozumiała, co mówi, nie zwrócił jej uwagi. Zwróciły ją jego brudne od tuszu ręce, w których przekładał z palca na palec srebrną monetę. Za jedyne 30 lunarów. Dokończył, wyszczerzając w uśmiechu zęby. Wracaj do mieszania farb, Judy, odpowiedział Ihuarakuas. Nie wtrącaj się, jednorogu. Ja tu właśnie robię interes z miłą panią. Prawda, szarowłosa? Nie wydaje mi się mały. Dzieciak zaczynał ją powoli irytować. Mam ci przypomnieć, jak zakończył się twój życiowy interes? Zimny ton Ihuarakuasa przeszył powietrze. Chłopcu nagle znikł uśmiech z twarzy. Spojrzał w ciemne, błyszczące oczy mężczyzny. Zatrzymał monetę między palcami, zszedł z fotela i oddalił się. Za kotary dobiegł ich głos. No cóż, może interesy mu nie wychodzą, ale trzeba mu oddać, że nikt jak on nie przygotowuje autorskich mieszanek farb i tuszy. Między delfinami pojawiła się nagle siwa głowa starca, sięgającą na dobrą stopę brodą. Proszę, wejdźcie do środka. Zapraszam. Głowa znikła. Ihuarakuas odsłonił ręką połę zasłony. Ciri pochyliła się i zanurzyła w powstałą szczelinę. Pomieszczenie po drugiej stronie miało kształt kamiennej rotundy o średnicy około 15 metrów. Zwieńczone było półkolistym sklepieniem przedstawiającym obraz nocnego nieba. Ciri patrzyła na szeregi konstelacji gwiazd, szczegółowo odwzorowanych na ciemnogranatowym tle. Poniżej, na ścianie, widniały freski ukazujące postacie ludzkie i zwierzęce oraz otaczającą ich naturę. Sceny przeplatane były wizjami różnych obrzędów, w większości chyba religijnych. Nigdy do tej pory nie widziała czegoś podobnego. Jej uwagę przykuły pływające wśród ryb niebieskie delfiny oraz postać śniadej woltyżerki, uchwyconej w momencie wykonywania figury akrobatycznej na grzbiecie czerwono-złotego byka. Niesamowite, szepnęła, idąc wzdłuż ściany. Malowidła zdawały się emanować własnym blaskiem, oświetlając całe pomieszczenie. Mieniąc się paletą barw, stwarzały wrażenie ruchu. Zatrzymała się obok fresku, na którym to schodzący po schodach półnagi młodzieniec patrzył na nią, uśmiechając się tajemniczo. Książę w podziemiach. Obróciła się. Stał w progu małego wejścia apsydy, opierając się o futrynę. Większość wchodzących tutaj, oprócz ciemności, nie widzi nic. Ty zapaliłaś od razu wszystko. Nasz młody Rem jednak nie przesadzał. Spojrzał na Ihuarakuasa siedzącego na kamiennej ławie obok kotary. Nazywam się Kefas Kefarnahum. W czym mogę ci pomóc? Oprócz siwych włosów i brody nosił założoną wprost na nagą pierś ciemno-niebieską kamizelkę ze srebrnymi guzikami oraz jasne, lniane spodnie. Stopy owinięte miał rzemykami sandałów. Na imię mam to znaczy Zirael. Podobno wiesz, jak mogę się dostać do Empireum. Znasz do niego drogę i potrafisz otworzyć drzwi. Czy to prawda? Ty jesteś klucznikiem? Starzec odbił się barkiem od framugi wejścia i wolnym krokiem przeszedł na środek pomieszczenia. Z podłogi wyrastało tu wykute w kamieniu siedzisko z wysokim oparciem i lekko pochylonymi poręczami. Odpowiedź na wszystkie twoje pytania brzmi tak. Mimo to, to nie jest takie proste, jak myślisz, dziewczyno. Po pierwsze, nie wiem, kim ty właściwie jesteś.
Masz moc i niebywałe zdolności, jak widzę, ale rekomendacja nawet Rema to za mało, by móc wejść do Empireum. Po drugie, nie zdajesz sobie sprawy, czym jest Empireum. Posiadasz umiejętności podróżowania między światami, to prawda, lecz jak na razie twoja władza nad czasem i nad przestrzenią ogranicza się tylko do ślepego trafu i czasu i miejsca. Właśnie mój mit, Pani Światów, legł w gruzach. Pomyślała. Empireum nie jest kolejnym światem posiadającym czas i przestrzeń. Zrozum, moje dziecko. Istota posiadająca materialne ciało nie może od tak tam po prostu wejść. Do tej pory były jedynie 3 takie przypadki. I to nie ja pomagałem im w przejściu. Za moich czasów nikt tego jeszcze nie zrobił. Czyli twoja odpowiedź brzmi jednak nie. Nie chcesz albo nie potrafisz mi pomóc, co w sumie na jedno wychodzi. Myślałam jednak... Spojrzała na Ihuarakuasa i umilkła. Kefas powoli przejechał dłonią po oparciu siedziska, przyglądając się uważnie wyrzeźbionemu na nim reliefowi. Tego nie powiedziałem. Odrzekł po dłuższej chwili. Mogę ci pomóc, ale to ty sama musisz otworzyć drzwi, rozumiesz? Mogę dać ci klucz, ale to ty musisz go użyć, jeśli zdołasz. I jeszcze jedno. To z pewnością nie nastąpi od razu. Mimo twoich zdolności będziesz potrzebowała czasu, by nauczyć się nim posługiwać w pełni. Czasów i miejsc na ćwiczenia. Zamilkł. Ciri wiedziała, że to nie wszystko. Czekała. Starzec w końcu podniósł wzrok i spojrzał na nią. Przede wszystkim, Zirael, musisz poznać samą siebie, a do tego potrzebna jest w pierwszej kolejności zmiana. Metanoja, zmiana myślenia. Wpierw jednak wyjaśnij mi jedną rzecz, dziecko. Po jasną cholerę chcesz tam wejść. Siedząc na kamiennym, wyjątkowo niewygodnym krześle pod rozgwieżdżonym niebem, otoczona blaskiem namalowanych na ścianie fresków, Ciri opowiadała o Galahadzie, o siostrze króla Artura, Morganie Le Fay i o czarodzieju, Merlinie. Mówiła o świecie, w którym magia i wiara przenikały się wzajemnie, uzupełniały. I choć tak inne od magii i wierzeń jej znanych, stały się jej bliskie. Sądziła, że odnalazła tam spokój. Fatum śmierci ciągnące się za nią jak zaraza przestało ją gonić. Tak myślała. A potem była wyprawa na wyspę Morgany, Avalon. Idąc razem z Merlinem i Galahadem do ciężko chorej i podobno opętanej Vivienne, otoczona zewsząd gęstą mgłą, przedzierała się przez wyspę. Od samego początku czuła, że coś jest nie tak. Czerwień porannego słońca spływała po białej zawiesinie, opadając na ziemię krwawym całunem. O pierwszą panią jeziora niemal się potknęła. Leżała na wznak w poprzek ścieżki z szeroko otwartymi, zeszklonymi oczami, poderżniętym gardłem i licznymi ranami kłutymi widocznymi na szacie. Potem były jeszcze 4, wszystkie zadźgane. Morgana siedziała na zalanych krwią kamiennych schodach u wejścia niewielkiej, pokrytej mchem i bluszczem bazyliki. Z pomiędzy jej palców ściskających brzuch płynęła krew. Twarz miała bladą jak pergamin. Gdy uklękła przy niej i wyciągnęła rękę, próbując użyć mocy, pani jeziora chwyciła ją za przegub i patrząc bladoniebieskimi oczami śmierci, przemówiła. Nie, szarobłosa! Zostaw mnie. Ratuj Vivienne. Ona nie może się zabić. Nie pozwól mu jej zabrać. Powstrzymaj go! Musisz. Zirael. Wypowiedziawszy te słowa, puściła jej rękę
i skonała. Stojąc przed drewnianymi, okutymi żelazem drzwiami, sięgnęła rękojeści znajdującego się na plecach miecza i z cichym świstem wyciągnęła ostrze. Merlin ścisnął obie dłoni na końcu swego dębowego kostura. Galahad dobył miecz z pochwy. Mam złe przeczucie co do tego, powiedział, zanim weszli do środka. I tym razem się nie mylił. Myliła się ona. Wewnątrz nie było Eredina, ani żadnego z Derch Ruadri, czerwonych jeźdźców. Po środku nawy głównej, między podwójnym rzędem kolumn, skąpany w snopach światła, stał czarny jak noc jednorożec. Z jego wysklepionego czoła wyrastał długi na łokieć róg, połyskujący niczym krwawnik czernią i oblepiającą go kapiącą na posadzkę czerwienią. Przed nim klęczała Vivienne, oburącz trzymając nóż ostrzem skierowanym we własną pierś. Merlin i Galahad schowali się w cieniu kolumn po obu stronach nawy. Ona szła powoli wprost na niego, z wyciągniętym do przodu mieczem. Zamarła w miejscu w momencie, gdy obrócił w jej stronę swój profil. Patrzył na nią. Poczuła nagle ból w skroniach, jakby ktoś imadłem próbował ścisnąć jej głowę. Po chwili napór zelżał, a z zamętu wyłonił się rozbrzmiewający pod czaszką groźny głos. Kim jesteś? Nie odpowiedziała. Ruszyła znów do przodu, ostrożnie stawiając kroki, zataczała lekkie łuki, wykonując przy tym mieczem mylące, hipnotyzujące młyńce. Musiała skrócić dystans, podejść możliwie jak najbliżej. Ponownie paraliżujący ucisk na skronie i dudniący w głowie głos. Kim jesteś? Powiedz! Skupiła się i całą siłą woli odepchnęła go. Wynoś się z mojej głowy! Syknęła dysząc. Jednorożec cofnął się, zarżał i wskrzesił uderzeniem kopyta iskry. Skoczyła ku niemu, wykonała piruet i mierząc w szyję, wzniosła miecz. Dostrzegła nagły ruch jego głowy, kreślący rogiem linię w powietrzu. Wiedziała już, że nie zdąży. Robiąc zwód i unik jednocześnie, wyciągnęła rękę, w której zapłonęła żarząca się biała jasność. Poczuła uderzenie. Przeraźliwy huk rozniósł się po sanktuarium. Klęczała w centrum, sięgającego na ponad sążeń kręgu zrujnowanej kamiennej posadzki. Odchodziła od niego szczelina przedzierająca się przez kolejne płyty, aż do kopyt stojącego jednorożca. Blisko 30 stóp, pomyślała. Oddychała głęboko. Bolały ją płuca i wyciągnięta wciąż do przodu lewa ręka. Lecz to, co wtedy przede wszystkim czuła, patrząc na świecący ostrym blaskiem róg, można było nazwać tylko w jeden sposób. Strach. Wstając, zobaczyła wyskakujących jednocześnie z obu stron nawy Galahada i Merlina. Nie! Krzyknęła z całych sił. Było już jednak za późno. Machając rogiem niczym świetlistą batutą, jednorożec zaczął swój makabryczny koncert. Fale uderzeń wyrwały miecz z rąk Galahada, roztrzaskały kostur Merlina. Porwały ich do góry, miażdżąc zbroję rycerza i przebijając się przez zaklęcia ochronne czarodzieja. Niszczyły wszystko wokół, rozbijając i tnąc na fragmenty kolumny, posadzkę i sklepienie bazyliki. Przerażona krzycząc, zaczęła biec w jego stronę. Otoczona przesłaniającym wszystko pyłem, zobaczyła wycelowany prosto w nią świetlisty punkt. Odruchowo zasłoniła się mieczem. Zdawało jej się, że klinga zapłonęła srebrno-białą poświatą.
Chwilę potem nastała ciemność. Straciła przytomność. Otworzyła oczy. Kefas siedział obok, na małym drewnianym zydelku pochylony nad jej lewą ręką. Założone miał okulary o grubych soczewkach, wielkości denek od słoików. W dłoni trzymał znajomą już jej brzęczącą mechaniczną pszczołę, która kuła ją, kreśląc na całej długości ręki małe, czarne, przecinające się kółka z sześcioma wrzecionowatymi płatkami w środku. Powstająca siatka sięgała już ponad łokieć. Leciały jej łzy. Ciri nie wiedziała, czy są one efektem wspomnień leżących wśród gruzów ciał, przebitej nożem Vivienne, rozszarpanego na strzępy Merlina i straszliwie powyginanego w zbroi Galahada. Czy może wywołane bólem powstającego właśnie na jej ciele tatuażu? Miała wrażenie, że cała jej ręka płonie wewnątrz. Ścięgna i mięśnie przemieniają się w ogień, kości w żar. Oczy nagle zaświeciły się jej mlecznym światłem i zobaczyła płomienną niebieską aureolę otaczającą tatuaż. Na ramieniu zgarbionego nad pracą starca dostrzegła zaś przecinające się dwa złote klucze. To był Amdusias, ten czarny jednorożec. Powiedział, kreśląc kolejną linię kółka. Jeden z 72, książę i dowódca, 30 legionów mu podobnych. Miałaś wielkie szczęście, Zirael. Uratowały cię twoje zdolności i miecz. Ciri dotknęła palcami prawej ręki opartą o poręcz siedziska jaskółkę. Jej rękojeść, zrobiona ze skóry rai, kleiła się do dłoni. Delikatnie pogładziła ciemny brzeszczot z lśniącymi jak lustra krawędziami. Na klindze wyczuła wytrawioną elfią mandalę, tak zwaną blatankermę, girlandę losu. Stylizowane kwiaty dębu, tawuły i żarnowca. Wieża, rażona piorunem, symbol chaosu i destrukcji. A nad nią jaskółka. Zirael, jej imię. Tak. Kontynuował po pewnym czasie Kefas. Twój gnomik Wychyr to wyjątkowy egzemplarz. Jego czarną stal wykuto z rudy pochodzącej z Syndera Cadens, nazywanej również gwiazdą spadającą, penetrującą światy. Jedyny znany mi nieożywiony przedmiot zdolny przeciskać się przez zamknięte wrota światu. I bardzo, ale to bardzo rzadki. Zawiera on potężną energię wchłanianą ze sfer, przez które przechodzi. Nie wiem, jak ten miecz trafił w twoje ręce, moje dziecko, ale wiem jedno. To z pewnością nie był przypadek. Voilà. Starzec szybkimi, precyzyjnymi ruchami skończył swoje dzieło. Ciri patrzyła na tatuaż od nadgarstka aż do barku zakrywający jej rękę. Obracając nią, widziała skrzącą się srebrzyście czerń, kontrastującą wyraźnie z bielą jej koszuli. Gwiezdny pył, powiedział, zdejmując wielkie jak gogle okulary. Przetarł twarz i czoło lnianą chustą. Pierwszy raz go użyłem. W jego skład również wchodzą cząstki syderytów. Towar, jak się domyślasz, ściśle limitowany. Uśmiechnął się. Przez moment patrzył na nią badawczo. Tak więc oto twój klucz, o który prosiłaś, Zirael. Rzekł wreszcie. W pokoju panował półmrok, rozświetlony wpadającymi przez okno kolorowymi promieniami, tworzącymi na ścianie tęczowy prostokąt. Na jego tle stał Ihuarakwas, wpatrzony w pulsujący mechanizm miasta nocy. Ciri, siedząc na wąskiej, twardej sofie, patrzyła na rękę. Ból i swędzenie wciąż jej dokuczały,
Miała wrażenie, że tatuaż wtapia się w ciało, paląc wnętrzności jak lawa. Wzięła łyk ze szklanki trzymanej w prawej dłoni. Nabrała powietrza i odetchnęła głęboko. Zimna ciecz rozlała się w jej wnętrzu, przeszywając chłodem, nie mogąc jednak zniwelować palącego lewą rękę ognia. Spojrzała na skąpanego w różnokolorowym snopie światła mężczyznę. Ilu was tak w ogóle jest? Spytała, kładąc nogi na niskim metalowym stoliku. Nas? Białych jednorożców. Ciężko mówić o konkretnej liczbie. Mówił, wpatrzony wciąż w okno. Poza tym, trudno nazywać nas białymi. Wiesz przecież, że nosimy wiele barw. Ale z pewnością nie czarną. Nie, ten kolor jest domeną Afarów. Afarów? Zdziwiła się. Tak ich nazywamy. Jednego miałaś przyjemność poznać w Avalonie. Wyniosłość i pycha strawiły ich jak ogień. Wypaliły. Przyoblekli się w czerń i upadli. To był ich wolny wybór. Dla nas, Remów, niepojęty. Bo jak można oglądać światłość, móc jej patrzeć prosto w twarz i powiedzieć nie? Tego ci nie powiem. Nigdy jej nie widziałam. Ciri uśmiechnęła się dziwnie smutno. Spuściła wzrok, wpatrując się w ciemny kąt pokoju. Nosisz ją w sobie, Zirael. Uwierz mi. Spojrzała znów na swój czarno-srebrzysty tatuaż. Jest ich więcej od was? Spytała. Nie, naszych zastępów jest trzykrotnie więcej. Więc z łatwością możecie ich pokonać. To nie takie proste, Zirael. Jesteście jeszcze wy, istoty materialne. Masz na myśli ludzi, elfy, krasnoludy? Oraz inne myślące istoty ze wszystkich pozostałych światów. To wy stanowicie klucz do wygranej w tym konflikcie. To o was toczy się walka. Oni już raz zostali pokonani i praktycznie nie posiadają żadnej władzy. A to, co się stało z paniami jeziora, z Vivienne, jak to nazwać? Złamaniem wszelkich zasad? Od jakiegoś czasu obserwujemy ich wzmożoną działalność. Jednak to, co zrobiono w Avalonie, jest przekroczeniem ostatniej granicy. Zamordowanie człowieka przez Afara to niewyobrażalna zbrodnia. Nie zdajesz sobie sprawy, jak wielka. Ale wy przecież też zabijaliście, prawda? Mam na myśli elfów z ludu Olch. Masz rację. Westchnął. Ci spośród nas, którzy dopuścili się przelania krwi Aenel, zostali skazani na wieczne przebywanie w ich świecie. Pełnią oni tam rolę strażników. Tirnalia to więzienie, Zirael. Zarówno dla elfów, jak i jednorożców. To był nasz największy błąd. Zaufaliśmy Aenel i pomogliśmy otworzyć im Ard-Gaed. Mieli stać się naszymi sprzymierzeńcami w tym odwiecznym konflikcie. Pomagać innym światom i istotom tam mieszkającym. Oszukali nas. Tak jak Afarowie pragną oni tylko jednego. Władzy. Czyli dlatego czarne jednorożce polują na źródła. Nie mogą tak swobodnie jak wy przechodzić przez zamknięte wrota. Dokładnie. Potrzebują ich mocy, tę cząstkę mocy, którą utracili. Aby ją zdobyć, źródło musi samo niejako się unicestwić, czyli w praktyce popełnić samobójstwo. Jego materialna powłoka nie jest im do niczego potrzebna. Zmuszają je do tego czynu, najczęściej poprzez opętanie. Elfy miały inny pomysł. Szepnęła cicho, jakby do siebie. Tak. I Huaraquas przerwał. Patrzył wprost, a kolorowe promienie zdawały się przebijać go na wylot. Wykorzystały nas. Zaczął po chwili. Mimo, że jesteśmy nadprzyrodzonymi istotami, to działając w świecie materialnym łączymy się z nim, stajemy się jego częścią. Można nas zranić, można nas zabić. Choć jest to śmierć zawsze pozorna. Nasza istota wraca bowiem do źródła, z którego powstała. Tracimy coś jednak. Materialny awatar pozostaje, nie znika, a z nim pozostaje część naszej istoty. Aenel wykorzystały ją do stworzenia Henichaer, genu starszej krwi. I tak powstałam ja, genetyczny mutant. Nie mów tak, Zirael. Ale to prawda! Krzyknęła. Zdjęła nogi ze stolika i energicznie postawiła na nim szklankę. Szkło zadźwięczało o metalowy blat,
a znajdująca się w nim zawartość gwałtownie zafalowała. Westchnęła głośno. Czuję się tak, jakbym to ja była winna zbrodni popełnionej na was przez NL. A przede wszystkim czuję się winna śmierci Vivienne i tych pozostałych, których los postawił na mojej drodze. Nie zadręczaj się, to nie jest twoja wina. Poza tym, tobie chciano zrobić to samo, co nam. Pamiętam, Vilgefortz. Wstała, podeszła do stojącego w oknie Rema. Widziała go teraz inaczej. Pierwszy raz zobaczyła jego aury. Jedna, połyskliwie biała, przylegała do niego tak, że wyglądał jak odlany z kruszcu posąg. Druga, jasno-błękitna poświata, ulokowana z tyłu za plecami, wyglądała jak rozwiany płaszcz, jak tren albo skrzydła. Tęczowe promienie miasta nocy chwyciły ją, rozlały się ferią barw na jej twarzy, oblały kolorami biel jej koszuli. Delikatny, chłodny podmuch owiał ją. Oto jest, pomyślała. Światło. Zimne, planetarne. Światło oplatające me myśli. Drzewo myśli jest czarne, a światło białe. Słyszę muzykę sfer, rozbrzmiewającą we wszystkich światach jednym słowem. Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa. Widzę szatę i ozdobę tych, którzy ukrywają się pod osłoną zjawisk widzialnych, twoich braci i siostry. Każde muśnięcie wiatru, każdy promień światła, każdy błysk szepcze mi o pokorze. Chcę porażać moce zła i ciemności moim świetlistym mieczem, jasnym i ostrym jak promień księżyca. Ciemność ustąpi przed światłem. Ale nie od razu. I na pewno nie bez walki. Jestem wiedźminką. Poradzę sobie. Ciemność, o której mówisz, to stan ducha, nie materii. Wiem. Musisz dostrzec ją w sobie i w innych, aby móc z nią walczyć. Trzeba się wyszkolić. Jestem gotowa. For